No dzisiaj przede wszystkim zabrakło nam Piotra, który by na pewno nam dołożył parę punktów i byśmy to spotkanie wygrali na 100%. No ale zabrakło, ale zrobiliśmy dobre wyniki, z tego się cieszymy. Unia prowadziła 21-9. Czy tu w Parku Maszy nie nastąpiło jakieś załamanie? Po wyniku widać, że nie nastąpiło, ale jakie były twoje odczucia? Po prostu ten sport jest taki trudny, że trzeba dopasować sprzęt i jedni dopasują ten sprzęt szybciej, drudzy później. I tak to wygląda. Załamania żadnego nie było widać. Twoja ocena 14 wyścigu? No było troszeczkę groźnie, ale to jest żużel, tak się jeździ po prostu.